13 kwietnia. Olsztyn. Protokół z bandyckiego napadu żołnierzy sowieckich na mieszkanki Olsztyna. Dnia 12 kwietnia 1945 roku o godzinie 22:30 przyszło do mieszkania Polki TK, zamieszkałej przy ulicy Dragonerstrasse 21, pięciu żołnierzy sowieckich. W mieszkaniu znajdowały się cztery kobiety. Wspomniana obywatelka TK i jej siostra oraz ich córki. Żołnierze zażądali otwarcia drzwi, powołując się na rozkaz sowieckiego komendanta wojennego miasta. Gdy ich wpuszczono, zapakowali do worków całą odzież i żywność oraz szereg innych przedmiotów. I wszystko to zabrali. Następnie dwóch z nich zgwałciło dwie młode kobiety, po czym dwóch innych uczyniło to samo. Gdy obywatelka K. pokazywała im zaświadczenie o pochodzeniu polskim, chcieli je podrzeć, twierdząc, że tu nie ma Polaków, a są tylko Mazurzy. Zagrozili też, że o ile sprawa ta dojdzie do władz i będą mieli z tego powodu jakieś przykrości, zastrzelą wszystkie cztery kobiety. Byli to prawdopodobnie ranni ze szpitala przy Langsee. Jeden z nich był w randze jakoby sierżanta. Obywatelka K., spodziewając się ponownego ich przyjścia, prosi władze polskie o pomoc i opiekę. Kwiecień. Ministerstwo Przemysłu, grupa operacyjna do Zarządu Miejskiego Miasta Olsztyna. Z uwagi na zajęcie na lokale biurowe, jak i mieszkalne dla pracowników grupy operacyjnej Ministerstwa Przemysłu na Okręg Mazurski całej ulicy Bismarckstrasse proponujemy przemianowanie z nazwy niemieckiej na polską, z tym, że ulica ta nazywałaby się w przyszłości ulicą Przemysłową. Zmianę tablicy chcielibyśmy przeprowadzić w najbliższych dniach. Prosimy o nadesłanie swojej akceptacji z jednoczesną adnotacją w swoich dokumentach, że ulica ta nosi nazwę przez nas podaną. Pełnomocnik Główny Ministerstwa Przemysłu na Okręg Mazurski, Mierzyński Ignacy. 19 kwietnia, Olsztyn. Pismo z Zarządu Miejskiego Olsztyna do Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie samowolnych zmian nazw ulic w mieście. Stwierdzono, iż niepowołane czynniki prawdopodobnie w celach dywersyjnych usuwają niemieckie napisy uliczne, czym utrudniają orientację w mieście. Uprasza się o polecenie roztoczenia bacznego nadzoru nad szkodnikami, a winnych surowo karać. Prezydent miasta Olsztyna. 26 kwietnia, Olsztyn. Prośba z Zarządu Miejskiego Olsztyna do pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski o poparcie w sprawie wypożyczenia dwóch drabin od radzieckiego komendanta wojennego miasta. Na terenie remizy Straży Pożarnej w Olsztynie znajdują się dwie duże maszynowe drabiny strażackie, które obecnie byłyby koniecznie potrzebne przy usunięciu napisu na teatrze Trojdank i z założenia Nowego Polskiego, co jest związane z nadchodzącymi świętami majowymi. Proszę obywatela pełnomocnika o wyjednanie u komendanta wojennego uzyskania tych drabin przez zarząd miejski. 27 kwietnia 1945 roku. Olsztyn. Sprawozdanie ze stanu zamku i muzeum w Olsztynie sporządzone przez komisję w osobach Hieronima Skurbskiego, Pawła Sowy i Jana Stańkowskiego. Do Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, Wydział Kultury i Sztuki. Część architektoniczna i mieszkalna. Zamek poza niewielką wyrwą od pocisku artyleryjskiego w narożniku północno-zachodnim nie wykazuje innych uszkodzeń. Jedynie drzwi są w wielu wypadkach wyważone, a szprosy połamane. Pokoje na parterze i piętrze będące reprezentacyjnym mieszkaniem byłego prezydenta Rejencji, a w których mieściły się cenne okazy porcelany berlińskiej, miśnieńskiej, fajansów delftyckich, kryształów i tego podobnych przedmiotów przemysłu artystycznego, jako też i dywanów, są ogołocone z tych rzeczy. Pozostały jedynie ślady w postaci szczątków, z których niektóre noszą znaki fabryczne, a według nich można identyfikować obiekty. Uszkodzone zostały wszystkie świeczniki żyrandowe. Część muzealna w skrzydle południowym posiada następujące uszkodzenia. Zbiory sztuki sakralnej plus kaplica świętej Anny. Rozbity postument statui Matki Boskiej.
Sama figura z odłamaną ręką leżała na podłodze. Figura Chrystusa Zmartwychwstającego ma odłamane ręce i leżała na podłodze. Rozbita, z rozrzuconymi częściami na podłodze, stara pozytywka. Figura świętego Jana została znaleziona w piwnicy z odtrąconymi rękami, odtrąconą częścią płaszcza i śladami od uderzeń. Wyraźne braki eksponatów w tejże kaplicy. Brak ludowych mazurskich dywanów, po których pozostały objaśniające etykiety oraz ślady po gwoździach, na których były zawieszone. Brak jednego miedziorytu, po którym pozostały ramki. Brak jednego ludowego obrazka malowanego na szkle. Drzwi wejściowe do kaplicy świętej Anny mają wyrąbany zamek. 24 maja, Olsztyn. Ogłoszenie pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, pułkownika Jakuba Prawina, do mieszkańców Olsztyna narodowości niemieckiej. Zawiadamia się mieszkańców narodowości niemieckiej miasta Olsztyna, że z dniem dzisiejszym całkowita władza polityczna i administracyjna przeszła w ręce władz Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zarządzam. Wszelkie sprawy dotyczące mieszkańców narodowości niemieckiej załatwiane będą przez odnośne urzędy polskie. Zarząd Miejski, Plac Wolności, pokój numer 60. Niewykonanie zarządzeń władz polskich będzie karane z całą surowością. Olsztyn, dnia 24 maja 1945 roku. Pełnomocnik rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Okręg Mazurski. 28 maja, Olsztyn. Tymczasowa instrukcja odnośnie ludności niemieckiej wydana przez prezydenta miasta Olsztyna Bronisława Latosińskiego. Ludność niemiecka w obrębie każdego osiedla będzie posiadała swego delegata wyłonionego spośród ludności danego osiedla, a zatwierdzonego przez zarząd miejski. Delegat jako przedstawiciel ludności niemieckiej jest zobowiązany codziennie meldować się w zarządzie miejskim w biurze pośrednictwa pracy, pokój numer 70 i w pokoju numer 60 celem otrzymania dyspozycji i poleceń. Otrzymane polecenia winien zaraz wykonać. Dyspozycje dotyczące przydziału ludzi do pracy wydaje się na dzień następny lub według otrzymanego polecenia. Osoby wyznaczone do pracy gromadzą się na terenie osiedla. Delegat wyznacza komendanta grupy, a ten po uformowaniu grupy w czwórki prowadzi je na wskazane miejsce pracy. Za termin oraz dostarczenie ludzi do pracy jest osobiście odpowiedzialny delegat i wyznaczony komendant. Do nadzorowania wykonywanych prac będzie wyznaczony nadzorca przez Wydział Robót Publicznych. Nadzorca winien utrzymywać stały kontakt służbowy z delegatami ludności niemieckiej i po grupę wyznaczonych ludzi zgłaszać się terminowo na wyznaczone miejsce. Razem z komendantem grupy ze strony ludności niemieckiej ma doprowadzić ludzi na miejsce pracy i z powrotem odprowadzić do osiedla oraz nadzorować wykonywaną pracę przez cały przeciąg czasu. 24 maja, Olsztyn. Pismo Zarządu Miejskiego Miasta Olsztyna do Ministra Zdrowia w sprawie chorób epidemicznych na terenie Olsztyna i zapotrzebowania na lekarstwa. Do obywatela ministra, doktora Litwina, Ministerstwo Zdrowia w Warszawie. Na terenie miasta Olsztyna w zastraszający sposób szerzy się cały szereg chorób epidemicznych, a przede wszystkim tyfus, zarejestrowanych ponad 300 wypadków, czerwonka, dyfteryt, 8 wypadków wśród dorosłych, choroby weneryczne i świerzbu. Zarząd Miejski w Olsztynie uruchomił jedną aptekę i uruchamia szpital dla zakaźnych chorych. Brak jest jednak kompletnie szczepionek i surowic, i leków zarówno chemikalia, jak i iniekcji i wszelkiego rodzaju specyfików. Pewni jesteśmy, że Ministerstwo Zdrowia przyjdzie nam z należytą i szybką pomocą i dostarczy 100 towarów, którymi dysponuje Łowicz, Pruszków lub innych źródeł, najkonieczniejsze preparaty. Jednocześnie nadmieniamy, że szpital dla zakaźnych nie ma ani jednego fartucha, prześcieradła, ręcznika lub mydła. Brak jest sterylizatorów, termometrów, pincet i strzykawek. Nie wiemy, czy minister zdrowia dysponuje tymi rzeczami. Jeśli jednak tak, to prosimy o dostarczenie tych rzeczy
choć w minimalnych ilościach. W celu nawiązania łączności z Ministerstwem Zdrowia delegujemy samolotem do Warszawy pracownika naszego w załączniku upoważnienia, któremu prosimy przyjść z pomocą w szczególności przy przyspieszeniu tej sprawy. Protokół numer 2 z zebrania Komitetu Miejskiego PPR w Olsztynie. Na zebraniu byli wszyscy członkowie Komitetu Miejskiego Porządek Dzienny w wolnych wnioskach. Sprawę niemiecką uregulowano w ten sposób, że ze względu na panujący tyfus Niemcy zostaną izolowani i ulokowani w pewnej dzielnicy. Dzielnica miasta nie jest ustalona. Następnie będzie stosowany przymus pracy. Uchwalono, by stworzyli samorząd z wójtem na czele, wybranym między swoimi i zgłoszonym do zarządu miasta. Polacy będą mieć pieczę nad robotami wykonywanymi przez Niemców. Niemcy muszą się stawić do zarządu miasta. Reguluje te sprawy Biuro Pośrednictwa Pracy. 12 czerwca, Olsztyn. Pismo z Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu na Okręg Mazurski do Dowództwa 3 Frontu Białoruskiego z prośbą o zaprzestanie działalności rabunkowej przez żołnierzy radzieckich. Z przekazanej nam oficjalnie rzeźni miejskiej w Olsztynie władze sowieckie postanowiły wymontować dźwig i wagę. Ponieważ urządzenia te są nieodzowne dla funkcjonowania rzeźni, prosimy o zarządzenie pozostawienia ich. Dnia 11 bieżącego miesiąca w Tartaku sztabik getta powiat Olsztyn sowiecki kierownik rozbiórki dla ułatwienia sobie pracy wysadził w powietrze ścianę kotłowni wraz z fundamentem, by w ten sposób wymontować kocioł parowy, na skutek czego zniszczona została najważniejsza część urządzeń tartacznych. Prosimy o wydanie zarządzenia, by tego rodzaju ekscesy na przyszłość nie miały miejsca. 27 czerwca. Olsztyn. Pismo Komitetu Porozumiewawczego Stronnictw Demokratycznych do prezydenta Olsztyna dotyczące przyspieszenia realizacji odniemczenia Olsztyna. Komitet Porozumiewawczy Stronnictw Demokratycznych stwierdził, że obecny prezydent, cieszący się pełnym zaufaniem komitetu, nie zdołał dotychczas zrealizować zagadnień odniemczenia i oczyszczenia miasta. Pomimo, że ma w swoim rozporządzeniu około 10 tysięcy ludności niemieckiej. Zmusił on przez to komitet do ingerencji w jego kompetencje. Nazwy ulic winny być bezzwłocznie zmienione. Nie może być w żaden sposób tolerowane dłużej istnienie w polskim Olsztynie ulicy Adolfa Hitlera, S.A. itp. Wykonanie tych zarządzeń winno być przeprowadzone w najkrótszym terminie, tak aby uroczystości o charakterze ogólnym, jak Dzień Morza i Dni Grunwaldzkie, były organizowane w mieście o charakterze zewnętrznym polskim. 28 czerwca, Olsztyn. Pismo Bronisława Latosińskiego, prezydenta miasta Olsztyna, do pułkownika Jakuba Prawina, pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, w sprawie zatrzymania pracownika zarządu miejskiego. Zarząd Miejski donosi, że dnia 27 czerwca bieżącego roku zgłosił się miejscowy Polak Antoni Hencelek, zamieszkały w Olsztynie ulica Lotzenstrasse 3, ze skargą, że tego dnia rano, gdy szedł do pracy, został zatrzymany przez wojskowego radzieckiego, który podarł mu dokument stwierdzający, że jest zatrudniony w zarządzie miejskim, a następnie skierował go do pracy wraz z Niemcami. Hencelek zwrócił się do eskortującego grupę niemiecką żołnierza polskiego, względnie milicjanta, i pokazał mu tymczasowe zaświadczenie o złożeniu podania o pochodzenie polskie. Prosił o zwolnienie, gdyż musi udać się do pracy. Milicjant po przeczytaniu zaświadczenia powiedział, że jest nieważne. Kazał mu zdjąć opaskę biało-czerwoną i maszerować wraz z Niemcami do pracy. W drodze Hencelek zdołał odłączyć się od Niemców i zgłosić się do pracy w zarządzie miejskim. Tego rodzaju wypadki mają ujemny wpływ na opinię miejscowej ludności i podrywają autorytet polskich władz i urzędów. Zarząd Miejski prosi o wydanie odpowiednich zarządzeń zmierzających do umożliwienia powtarzania się podobnych wypadków. Równocześnie Zarząd Miejski stawia wniosek do rozpatrzenia, czy nie byłoby celowe
urządzenie odczytu przez Okręgowy Komitet Narodowościowy dla członków Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa na temat zagadnienia warmińskiego i mazurskiego i jego znaczenia dla Polski i narodu polskiego. Prezydent miasta Bronisław Latosiński.